No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Słuchajcie, co jeśli powiedziałbym wam, że mieliśmy rację i pierwszy sezon Pierścieni Władzy to był szajs absolutny i teraz zostanie on wyrzucony do kosza. No, brzmi co najmniej intrygująco, prawda? Jeśli tak, no to serdecznie was zapraszam na ten materiał. Oczywiście na razie poruszamy się w sferze bardziej domysłów i nieoficjalnych informacji, ale to też nie jest tak, że to info, o którym tutaj będzie mowa, wyszło od jakiegoś kompletnego no-name'a, jakiegoś, wiecie, anonimowego źródła albo tajnego informatora prosto z Amazona. Nie, o wszystkim poinformował Gary z kanału Nerdolotic, który zazwyczaj, przynajmniej jeśli chodzi o Pierścienie Władzy, dysponował dość ciekawym, dobrym i wiarygodnym info. I oczywiście o Garym można mieć różne zdanie, można go lubić, można go nienawidzieć, można mieć zupełnie odmienne poglądy od niego, ale nie można mu odmówić, że bardzo często trafia ze swoimi informacjami. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. No i tenże Gary, powołując się właśnie na swoje źródło, powołując się na swojego człowieka w Amazonie, czy z kręgu w Amazonu, stwierdził, że tam faktycznie trwają takie procesy myślowe, których finałem mogłoby być wyrzucenie tego wszystkiego, co do tej pory powstało przy okazji Pierścieni Władzy, do kosza, zrobienie grubej kreski i zaczęcie wszystkiego od nowa. Słyszałem, że zamierzają zrobić pełen restart i będą chcieli udawać, że to wszystko, co działo się przez ostatnie 2 miesiące, nigdy nie miało miejsca. Co ciekawe, z tego samego źródła wynika, że Amazon nigdy nie chciał tak naprawdę, przynajmniej w tym bardzo, bardzo, bardzo pierwotnym zamyśle, gdzie chwalił się super scenarzystami, gdzie chwalił się Tomem Shippeyem i tak dalej, że to ma być Tolkien w czystej postaci, to ten Amazon wcale nie chciał, żeby to wyglądało tak, jak wyszło, no niestety. Ale była tam i wojownicza Galadriela, i tego nie do końca miało być, i pojawił się Gandalf, właściwie nie wiadomo dlaczego, czy wiadomo dlaczego, po to, żeby po prostu był, bo Gandalf to jest ciekawa i ważna i prominentna postać w całym tym świecie, więc super, jakby mieć swojego Gandalfa i nie miało być tego Balroga w nie swoim czasie, patrząc na linię chronologiczną, i nie miało być tego takiego epatowania woke culture, co tak naprawdę dzieje się nie tylko jeśli chodzi o sam serial, ale długo, długo przed tym, zanim on powstawał, to ta otoczka tego była taka, no, odrobinę mówiąc, odpychająca. Every time I was like, okay, take a breath, something new would happen, and it was. It's Middle Earth, there's never peace, right? If like Sauron is hot, I feel like people would be like, I can fix him. Jak się okazało, znaleziono także winowajców i kozły ofiarne tego zdarzenia, bo nie mówimy tutaj o głównych twórcach, nie mówimy tutaj o Jeffie Bezosie, a o Lindsay Weber i Jennifer Selke, które trzymały pieczę nad całym tym projektem, i to one miały nadawać ton produkcji, i to one miały kreować to, jak te Pierścienie Władzy będą postrzegane, jak będą wyglądać, no i finalnie jak będą odbierane, a że zostały odebrane fatalnie, bo serial, ten pierwszy sezon został przemielony przez fanów, ja nie mówię tylko o tych, którzy gdzieś tam bronią Tolkiena, albo którym blisko jest do tego świata od profesora, ale także o innych fanów, którzy całkowicie zmieszali ten serial z błotem. Co więcej, słusznie. Moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. No ja nie powiem, to wszystko, co z tych doniesień wynika, brzmi co najmniej fascynująco i bardzo fajnie, bo potwierdza tak naprawdę to, o czym mówiło wielu youtuberów zagranicznych i o czym także mówiliśmy my, zachowując oczywiście odpowiednie proporcje na naszym kanale, gdzie krytykowaliśmy kolejne posunięcia Amazona i wypadałoby w takiej chwili powiedzieć, a nie mówiłem. It's funny because it's true. Z tym, że restart całej serii wydaje się też dość nieprawdopodobny, jeśli nie niemożliwy, przynajmniej tak na chłopski rozum.
Szczególnie, że w ten pierwszy sezon włożono naprawdę ogromne pieniądze, to są setki milionów dolarów, które już zostały wydane i które docelowo miały być wydawane dalej, ale jakby w kontynuacji tego serialu, historia rozpisana na 5 sezonów przynajmniej, miało być efektownie, miało być super, miało być naprawdę z grubej rury i niewykluczone, że gdzieś tam dalej to będzie kontynuowane i ten serial dalej będzie toczył się swoim życiem. No ale nie powiem, naprawdę te informacje o restarcie, o reboocie brzmią zachęcająco, z tym, że gdyby taka decyzja faktycznie zapadła, no to musiałoby to się odbyć z kompletnie z nowymi ludźmi, z nową obsadą. Wszyscy wypierdalać. Z kimś, kto stoi u sterów zaufanym, kto będzie być może wierny Tolkienowi, albo po prostu zrobi całość dużo lepiej. I takie powiedzenie przez Amazon, sorry, przepraszam, jednak schrzaniliśmy sprawę, no to by był bardzo śmiały krok. I nie wiem faktycznie, czy ta platforma, czy ta stacja jest w stanie sobie na takie rzeczy pozwolić. No bo niby jak takiego fikołka można by było przeprowadzić? Setki milionów wydane, to w ogóle nawiązuje do tych wszystkich teorii finansowych, że Władca Pierścieni to tak naprawdę był jakiś finansowy przekręt i jakiś podatkowy przekręt, który miał na celu gdzieś zrobić coś nieładnego z tymi pieniędzmi. To jest oczywiście jakaś kompletna teoria, taka wiecie, z kręgu fantastyki i może aż tak daleko nie idźmy, ale no jakby to miało wyglądać, prawda? Tyle pieniędzy zainwestowanych, tyle pieniędzy zainwestowanych także w promocję tego serialu. On był robiony podobno z wielkim rozmachem, chociaż ten rozmach to było widać tak piąte przez dziesiąte, ale nawet gdyby ten rozmach był duży, no to jednak serial w warstwie logicznej, fabularnej, scenariuszowej i każdej innej po prostu leży. Problem w tym, że serial ma bardzo kiepskie, bardzo słabe oceny. Więc drugi sezon może okazać się spektakularną wtopą, a tam też trzeba będzie zainwestować duże pieniądze. Więc Amazon ma dwie opcje, albo iść zaparte i wtedy wrzucić kolejne pieniądze do kominka, przepalić i to już się absolutnie nie sprawdzi, bo po pierwszym sezonie ludzie są rozczarowani, więc jeśli to pójdzie tym samym torem, to po drugim będzie kompletna katastrofa. No albo powiedzieć, przepraszam, tniemy i robimy od nowa. To by był taki ukłon w stronę jednak ludzi, okej, może coś zrozumieli, chociaż w przypadku tak wielkich platform i koncernów aż tak daleko bym nie szedł, bo tam zawsze jednak decydują słupki, pieniądze, oglądalność, to się liczy, a nie tam samo poczucie widzów. Ale to jest jakby druga droga. Trzecia jest taka, że po prostu ucinamy w ogóle ten projekt, no ale wtedy ani nie można mieć prognoz na jakiekolwiek zyski, a to co już straciliśmy, to definitywnie przepadło, więc i tak źle, i tak niedobrze. I tak jak mówię, ciągle poruszamy się w sferze jakichś domysłów, teorii, bardzo nieoficjalnych informacji, ale chciałbym poznać wasze zdanie, co byście na coś takiego powiedzieli, gdyby faktycznie doszło do grubej krechy i restartu Władcy Pierścieni, Pierścieni Władzy od samego początku, z nowymi ludźmi u sterów, z nowymi aktorami być może, a może tymi samymi, no ale to już jakby jest kwestia wtórna. Czekam na wasze prognozy, na wasze zdanie, komentarze są do waszej dyspozycji, a w tym krótkim materiale to już wszystko. Ja się z wami żegnam. Cześć.